Sandra Dorsz, pani nieruchomość. Cześć. Moja droga, na jakim etapie jest twoje przygotowanie do pracy w nieruchomościach? No na takim, że ja już po prostu zaczęłam pracę i pracuję prężnie, słuchaj, każdego dnia, więc wykonuję telefony, umawiam spotkania, spotykam się z potencjalnymi klientami, wiesz, wszystkie umowy, wszystko znam na pamięć, także jak najbardziej na plus wszystko. A skąd bierzesz klientów? Skąd masz bazę danych? Wiesz co, no może nie poruszajmy tego tematu, wiesz, to po prostu są, są pewne strony, gdzie jakby wyszukują. O Jezu, mam się to sam wytłumaczyć. Za ALX? Nie, po prostu masz jakby bazy, my mamy swoją bazę klientów, klientów wiesz, też normalnie pozyskuję wśród moich znajomych, bo bardzo dużo moich znajomych szuka mieszkania, domu, więc tak naprawdę z tym nie ma problemu, ale to jest mega skomplikowany proces. Okej, to zejdźmy z tego tematu. Zejdźmy z tego tematu. Co masz w swoim portfolio? W swojej ofercie, to mnie bardzo interesuje, bo ludzi na TikToku bardzo zaciekawiło to, że ty poszłaś do nowej pracy, innej niż wiesz, show business, dlatego zadaję ci te pytania. Wiesz co, no tak naprawdę możesz sobie sprawdzić na naszej stronie całą ofertę naszą, jest tego naprawdę sporo, ale też są to wyselekcjonowane oferty właśnie nieruchomości premium. Praca w nieruchomościach to praca na prowizjach. Jaki masz do tego stosunek, że to nie jest stała pensja? Wiesz co, no ja mam też inną pracę, więc tak naprawdę mi ta podstawa nie jest potrzebna, bo ja się zajmuję czymś innym w życiu też. A nieruchomości, no to tak z czystej zajawki i z czystej ciekawości i po prostu od zawsze czułam, że to jest mój temat, więc dlaczego nie? A jaki dajesz sobie deadline na pierwszą sprzedaż? Oj, tak naprawdę nie robię sobie żadnej presji, nie mam jakby w sobie żadnego takiego ciśnienia, że o, muszę dzisiaj coś tam teraz to zrobić. Nie, totalnie nie. Ja tak jak czuję, ja też wiesz, rozmawiam z ludźmi nie jakoś mega formalnie, po prostu taka jaka jestem w normalnym świecie, taka też jestem, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości i wydaje mi się, że ludzie to lubią. A ile godzin spędzasz na pracy w nieruchomościach tak dziennie? Ojeju, dużo. No, czy zajawiłaś się tym po prostu? Zajawiłam się. No słuchaj, no jeśli mam na przykład dzień, jeśli chodzi, nie robię jakieś współpracy, coś tam, nie muszę gdzieś iść na event, no to na przykład od rana jestem w biurze do godziny, nie wiem, 15 i potem wracam do domu i jeszcze wieczorami też wykonuję telefony, bo dużo osób pracuje po prostu w tych godzinach i dużo osób po prostu tego telefonu odebrać wcześniej nie może. Moja droga, chodźmy do innego tematu. Jak ty wspominasz swoją znajomość z Tomkiem Fornalem? Z kim? Z Tomkiem Fornalem. Dobrze. A jakiego rodzaju to była relacja? To była znajomość, spotykanie się, związek? Wiesz co, może przejdźmy do innego tematu. Czyli to jest taki bolesny temat, nie, o którym nie chciałabyś rozmawiać? Nie, ale też nie chcę, wiesz, była sytuacja, gdzie na przykład pewne osoby o mnie rozmawiały i to było mega niefajne, bo to było po pierwsze kłamstwo, a po drugie, no nie wiem, nie robi się takich rzeczy, więc ja... też, przepraszam, mam tutaj, więc ja też nie będę po prostu poruszać takich tematów. Naszej relacji. I tyle, tak. To ostatnie pytanie w tym temacie, jak oceniasz jego relację z Sylwią? Jak na nich patrzysz? Ale z jaką Sylwią? No, jego partnerką aktualną. O, nic mi o tym nie wiadomo, ale życzę wszystkim jak najlepiej, ale totalnie jakby nie siedzę w temacie, więc nawet nie wiem, o kim mówisz. A masz do niego żal? Do kogo? Że to nie wyszło? Do Tomka. Nie, no co ty, absolutnie nie, w sensie jakby, no nie no, totalnie wiesz, życie się toczy i każda historia ma swój początek i koniec. A mówi ci coś Sylwia Gaczorek? Kaczorek? Tak. Kaczorek czy Gaczorek? Gaczorek. No nie, nie. Ja właśnie nie wiem, czy tam jest K, czy G. Ja nie wiem, o kim mówimy. No i bardzo dobrze, moja droga, nie zabieram ci więcej czasu. Nie wiem, czy bardzo dobrze, może to jest właśnie moment, gdzie po prostu jestem jakimś boomerem i nie ogarniam, może za dużo pracuję. Może za dużo pracujesz, nie zabieram ci czasu, uciekaj do pracy. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo, piąteczka.